Tak, teraz doszłem do wniosku, że 1055 i B11 mają podobne parametry. Ten ma nadgłośniki jak 715, tylko słabsze. Tam są chyba 3-watowe. Znaczy, w tym są 3-watowe z tubką wysokotonową. Tu są bez nich. Który zagra lepiej? Swoją drogą, ja nawet nie wiedziałem, że ja miałem tak drogie magnetofony w swoim życiu. No naprawdę. Na przykład to 1055 stoi za 450, za 345 zł na ogłoszeniach. Na tych samych ogłoszeniach stoi C39L, którego kiedyś miałem. Za 350 zł. Tak właśnie. No. To nie pamiętam, ile go kosztowało kiedyś. A na innych ogłoszeniach na DT75 w idealnym była standardem, no może nie idealnym, ale z pilotem i sprawną za 250 zł. No za 250 zł te 5 magnetofonów kupiłem, to wszystko posprzedałem, sobie kupił. Ale drugiej takiej nie znajdę. I to jeszcze u mnie w Kutnie było. Dobra, ja to tak gadam jak nakręcona Katarinka. A propos Katarinki będzie właśnie jej test. Tak na ten magnetofon mówię. Cóż za hity, słuchajcie. Disco Polo. 90. lata, dobra, włączmy radio. Jak wtedy się potrafi, ale bez przesady. Przełącznik trochę już reaguje. Nie wiem, czy tego sprzęciorać też nie pozbędę, chociaż on fajnie w kuchni stoi. Kiedyś tam w tej samej kuchni stał, dawno, dawno temu, Panasonic FT530. Nie ma co porównywać, Katarinka gra dużo słabiej. Nie ma w ogóle basu, a ten to basuje jak normalnie, jak mini wieża dobra. Oczywiście nie jak to, mówiłem, że kiedyś, znaczy kiedyś to, rzeczywiście kiedyś, to było wczoraj. Przeraziłem się, to po cichu sobie grał. Żadna dioda się nie świeciła oprócz tego wskaźnika. Nie, to się świeciło, ale to za bardzo nie było widać, bo słońce akurat się go świeciło. Się przeraziłem, że wyświetlacz padł w tej RG220. Na tymczasem lokalne wiadomości, a w nich lokalne wiadomości drogowe, tak jest. A w nich o aktualnej sytuacji na drogach w Kutnie i w regionie. Tutaj do mnie piszą, dzwonią, więc się trochę wyleciałem z głównego toku, dobra. To grało to, a mi to brzmiało jak to po cichu. Takim basem właśnie, jak wieża. Myślałem, że mi wyświetlacz padł w RG220. Dioda się nawet nie świeciła. No nie podłączona do prądu, bo na nie podłączone kolumny były. Od tego trzeba zacząć. Oryginalny gra oczywiście. To jest bardzo dobry sprzęt. Trochę sopranu brakuje, no chyba mam mniej od tego. Zaletą tych radyjek jest no dobra głośność, czy to, że analogowe są, czysty dźwięk, jest sopran. Zaletą tego jest mniej. I zaletą też jest magnetofon, solidny, dość mechanizm, prosty, ale solidny. Tu działa, na pasek wymieniłem, tutaj nie wymieniłem, bo było w idealnym stanie. To jest 94 rok, albo nawet 95 produkcja. To jest 96 rok, 98 produkcja. 96 wprowadzony. Ten nie ma AUX-a niestety. No to jest coś jak
To jest coś jak 410, FS 410. Nie jest lepszy od FT530. Może tylko głośniejszy jest, ale... W303 gra ładniej trochę, no ale on temu W303 jest trochę rozjechany. Może jeszcze się nagram drugi test. To porównać, bo to ma parametry podobne do S38L. A w sumie... Rzecz jasna, ustawienia dźwięku. Mega bass. No. 4,5 W na kanał. Podobne głośniki, prawie że identyczne jak tu. Bardzo ładny dźwięk. Has this been going on? You've been creeping on me. Nawet może trochę więcej sopranu to ma. Ale to mi się bardziej podoba, to jest to najlepiej brzmi ze wszystkich prawie moich magnetofonów. Moje top 3. DT707, potem ED50, potem to jakościowo najbardziej od DD50. Mam go zarezerwowanego ogólnie, ale chyba bardziej tamten będzie. ZS. Ten nawet bardziej sopranowo brzmi, a to trochę bardziej basowo. Bo to tak, to jak DT505 gra, tylko bez basu. To już było porównywane. Znowu trochę do radiomagnetofonu wróciłem, a ta Katarinka tak gra sobie normalnie, jak to radiomagnetofonik mały. Ale Panasy trochę bardziej basowo jednak grały niż ten Sony. FT530? Uwaga, mam do kupienia dwa sprzęty, już nie wiem. Nie wiem co robić, na DT75 zbierać. Chociaż, no 380 jest. Z pilotem. No i otóż tak. Tam nie widać tego tak trochę w tą stronę. No i... Mam do kupienia... Nie wiem za ile jeszcze, ale prawdopodobnie jakoś do FT530 z oryginalnym pudłem. Wersja na polskę z dwoma UKF-ami. Czyli gdzieś jeszcze może być 94, 2000. Będę wiedział coś więcej, to ten. Ale mam też do kupienia w oryginalnych pudłach. Cały zestaw. Sony BX7. Wieża z 2000 roku. Coś między RG220 a RG5. Za... Z transportem za gdzieś 260 zł. Nie wiem co brać. Wszystko w oryginalnych pudłach, z oryginalnym wyposażeniem, oryginalne papiery, wszystko oryginalne. Chcę wziąć oba, ale niestety coś mi nie idą sprzęty, bo mam porezerwowane wszystko. A transportu nie ma jak im załatwić, to stoją. Tego może w końcu sprzedam, bo go nie używam. No, wolałbym wymienić go jednak za coś nawet Technicsa, Hi-Fi Stereo, elementów wieży. Tak jak mówiłem, no i tą Katarinkę, tego 1055L. Może to. Może tamten FT530, może magnetowin, może deka, może fonika zarezerwowana. Playa to nie sprzedaje, bo przydaje się. RG220 też zarezerwowano, ma wszystko tamte, tamto za szkłem też. SLPH2, fajny radioodtwarzacz też mam. Testowałem go. Ładnie gra. RCX230 mam radyjko z AUX-em, Panasonic. Muszę je właśnie porównywać do tej Katarinki, bo chyba Panasonic brzmi ładniej. Tylko jest stacjonarny niestety. Ale jest malutki radio, taki jak mały FT530 wygląda.
No i właśnie to tak to jest z tym sprzętem. Może jeszcze jakiś nagram, bo sprzedaję go w sumie. Jak on się nazywał? XB21 Sony. No to tak właśnie będzie. Kolejne parę słów, kolejny test. Dobra, kończę, miałem iść w jedno miejsce, a tu siedzę. Także może jeszcze coś się dogram, bo mi zostało 9 minut nagrania w pamięci. Dobra, stop orkiestra.